Około 200 osób przyszło na promocję wydawnictwa Biały Kruk, która odbyła się w minionym tygodniu w Chrzanowie. Książka Wygaszanie Polski 1989-2015 to zbiór 21 tekstów dotyczących sytuacji w Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat. Jak mówią autorzy tekstów, to raczej gorzka diagnoza dotycząca stanu naszego państwa. Mamy do czynienia z daleko idącą propagandą rządzących o tym, że Polska jest krajem sukcesu, że wszyscy żyją coraz lepiej, że wszystkim się powodzi świetnie. I brakuje takiej kontrdiagnozy, właśnie takiego spojrzenia z innej strony, pokazania te wszystkie miejsca, gdzie są słabości, gdzie jeszcze trzeba po prostu dużo zrobić, żeby stanąć na nogi, albo zmienić po prostu kierunek też polityki w Polsce, żeby ona była bardziej skuteczna i lepsza. Na spotkaniu pojawili się autorzy tekstów, przedstawiciele wydawnictwa i postacie z życia politycznego, także lokalnej polityki, związane z Prawem i Sprawiedliwością. Z pewnym opóźnieniem do Chrzanowa dojechał także Antoni Macierewicz, który notabene jest jednym z autorów tekstu zamieszczonego w promowanej publikacji. Ogółem zaproszono do napisania tekstów ponad 21 osób. Chcieliśmy sięgnąć po różne dziedziny życia, żeby stworzyć pewnego rodzaju kompendium, tak bym to nazwał, żeby nie wyglądało tak jak jakąś napaść, prawda, na frakcję rządzącą na przykład, albo na jakieś zbiorowisko malkontentów, bo tak jak powiedziałem, są to naprawdę ludzie wybitni, z tytułami, którzy mają wiedzę i którzy nie tylko robią diagnozę, czyli pewną krytykę przeprowadzają, ale prawie wszyscy stawiają pewne recepty. Wśród autorów tekstów, oprócz Antoniego Macierewicza, odnajdziemy wiele znanych nazwisk, głównie związanych ze środowiskami prawicowymi. Autorami są tu m.in. Adam Bujak, Bogdan Chazan, Janusz Kawecki, Wojciech Reszczyński, czy obecny na spotkaniu Krzysztof Szczerski, który analizował stan polityki zagranicznej. Jak ją ocenia od 2010 roku? Źle, dlatego że uważam, że dzisiaj Polska, to pokazuje na przykład fakt, że nie siedzimy przy stole dyskusji o przyszłości Ukrainy chociażby. W tamtym tak zwanym mińskim dyskusjach były Niemcy, była Francja, Rosja oczywiście, ale nie było Polski. No to jest taki symbol tego, że Polska nie uczestniczy nawet w tych dyskusjach, które dotyczą nas bezpośrednio, naszego bezpieczeństwa, naszej przyszłości, bo to, co dzieje się na Ukrainie, ma bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w Polsce, więc to trochę pokazuje, że tracimy niektóre instrumenty, tracimy niektóre możliwości oddziaływania. To nasi też sąsiedzi, Czesi, Słowacy, Węgrzy idą w zupełnie innym kierunku. Jak mówił prezes wydawnictwa, książka powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, o czym świadczy choćby fakt, że konieczne było kolejne wydanie tej publikacji. Z jednej strony niby to cieszy wydawcę, prawda, czyli który jest jakimś przedsiębiorcą również i produkt znakomicie się przyjął na rynku, ale z drugiej strony smuci mnie to bardzo, bo mieliśmy wiele bestsellerów z zupełnie innymi tematami, które nie były tak smutne, tak ponure, tak krytyczne, ale no jest taka sytuacja, jaka jest. Odpowiadamy po prostu na zapotrzebowanie społeczne tą książką. Goście spotkania odpowiadali na pytania chrzanowian, a tych nie brakowało. Wydawnictwo nie wyklucza wydania kolejnego tomu tej książki, bo jak mówi prezes Białego Kruka, tematu jeszcze nie wyczerpano.